Hej, witajcie. Jedźmy w ten poniedziałek. Kurde, źle się czuję. Jakieś, nie wiem, coś osłabienie. Nie wiem, czy nie mogę dojść do siebie po tym antybiotyku. Już ponad 2 tygodnie temu, czy coś nie tak, czy po prostu pogoda. Nieważne, nie o tym, bo powinno być energetycznie, nowy tydzień, wow, jedziemy i tak dalej. Temat miałem nagrać w piątek, ale wracając z Warszawy zawsze jest ten problem, że już jest bardzo ciemno i w samochodzie nie da się nagrać, no bo po prostu nie ma światła odpowiedniego, żeby cokolwiek zrobić. A potem przychodzi weekend, no i kończę remont i ogarniamy z rodziną dom. I po prostu to jest ostatnia rzecz, na jaką mam ochotę po to wziąć telefon i nagrywać i udawać, że mam siłę w tym czasie to robić. Chciałem pogadać trochę o tym, bo wysłuchałem ostatnio podcastu, który zainspirował mnie do tego, to znaczy to jest znowu mielenie pewnych rzeczy dookoła i ponownie, ale no jest tak, że lubimy czytać o tym, co nas interesuje, lubimy czytać wiadomości, które przedstawiają świat zgodnie z naszym poglądem, prawda? I w tym, jak wiemy, czyha to niebezpieczeństwo, że bardzo zaczyna nam się zawężać perspektywa, bo wszystkie portale, telewizje internetowe, kanały na YouTubie, Instagramy i tak dalej, to wszystko potrzebuje naszej uwagi przez jak najdłuższy okres czasu. I co za tym idzie, będzie nam serwować rzeczy, które albo widzą, że nas interesują i spędzamy na nich więcej czasu, albo takie, które nas denerwują i na których też spędzamy trochę czasu, bo po prostu piszemy na przykład komentarz, że no kurde, to nie jest fajna rzecz, że to nas wkurza. I to jest to niebezpieczeństwo zawężenia, tak jak powiedziałem przed sekundką. Zaczynamy zamykać sobie perspektywę, nie zdając sobie z tego sprawy, bo bardzo płynnie się to dzieje, to podążanie tym całym tropem pewnego rodzaju wiadomości, nie wiem, poszukiwanie nowych doświadczeń, wiedzy i tak dalej. I sam też jak gdyby dlatego staram się maksymalnie różnych źródeł używać i różnych ludzi też mimo wszystko słuchać. Ale to jak gdyby skłoniło mnie jeszcze do jednego przemyślenia i de facto to jest clue tego materiału, że kolejnym jak gdyby elementem, który może zaszkodzić nam w tym wszystkim, jest to, że mówią też ci wszyscy, nie wiem, trenerzy, motywatorzy, ludzie, którzy chcą, żebyśmy lepiej organizowali swój świat, że nie powinniśmy otaczać się złymi ludźmi, takimi, którzy ciągną nas w dół. Ja się z tym zgadzam. Ale to, o czym się nie mówi, albo może się mówi trochę pośrednio, to jest to, że powinniśmy się otaczać ludźmi, którzy nas inspirują, którzy wpływają na nas pozytywnie, którzy doceniają nas takimi, jak jesteśmy, widzą nasze silne strony, są w stanie nas wesprzeć i tak dalej. Ale to, co ja bym tutaj dodał jeszcze, to, że musimy się otaczać też ludźmi, którzy są bardzo różnorodni. Nie mogą być tacy sami, bo znowu tworzymy tą otoczkę jednakowości. Nie wiem, czy jest takie słowo, przepraszam. Albo otoczkę po prostu tego samego sosu, który się tworzy dookoła nas i w którym sobie siedzimy i wszystko jest fajnie, pięknie. A tak naprawdę powinniśmy czerpać garściami z tej różnorodności innych punktów widzenia, odmiennych poglądów, ale podawanych w sposób inteligentny, na pewnym poziomie, czyli nie opartych na hejcie, na skupianiu się na negatywnościach, ale raczej dialogu, prawda? Ale dialogu opartym o różne punkty widzenia, spojrzenia, perspektywy. No i tak naprawdę o tym chciałem powiedzieć, że pilnujmy tego, skąd czerpiemy wiedzę, żeby się nie okazało, że o ile kiedyś, i to jest co ciekawe, w podstawówce czy liceach mówi się, że tak szeroki zakres wiedzy się podaje, że pokazuje się, ja już nie mówię, czy ona jest dobrze, czy źle podawana, ale pokazuje się tą wiedzę w sposób, który jest bardzo rozległy, a potem zaczynamy specjalizację robić. Tą specjalizację przekładamy na wiele obszarów, a jednocześnie świat zaczyna być coraz bardziej tak skonstruowany, że tylko i wyłącznie ta specjalizacja i ludzie różnorodni. I na tym chyba powinniśmy się skupiać, żeby te odmienne stany życia, wiedzy, światopoglądu i tak dalej sobie serwować, bo one, tylko one pozwolą nam jakoś zachować, nie wiem, siebie,
sposób patrzenia, umiejętność dalszej nauki i tak dalej. Tyle w ten poniedziałek. Dojeżdżam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.